O Jezu. Mam nadzieję, że nie idą kuchną, kiedy kichnąłem. Okej. Jeśli chodzi o takie troszkę przytrzymanie właśnie. No bo oczywiście chyba postarano się, żeby to TLC trwało jak najdłużej. No i szczerze, chyba nawet wyszło. Ponieważ zanim doszedło się do głównego wątku, czyli właśnie do tego DLC, to najpierw musieliśmy na pewno znaleźć 6 oczu, które nawet nie było czasami łatwo znaleźć i żeby je zdobyć. Bo najpierw trzeba było dojść się do tych lokacji jak creeperowe lasy, podniste bagna, dyniowe pastwiska, kaktusowe kaniony, pustynne świątynia oraz sale wyniosłego bloku. I właśnie w tych miejscach znajdowały się właśnie te oczy, a jeszcze przy okazji były właśnie te dermany na sterydach, czyli właśnie te Ender's NT, inaczej tak właśnie nazwane. I mogę chyba tak właśnie nazwać, no ale już zapomniałem się, jak oni się tego nie nazywają, więc wolałem właśnie w tej swojej nazwie, czyli właśnie Edermany na sterydach. I tak, i jeszcze musieliśmy dojść właśnie do twierdzy, jak już mieliśmy wszystkie oczy, wypełnić się w tym portalu właśnie. I dopiero teraz wtedy można było wejść właśnie już w ten DLC, bo było wtedy właśnie zablokowane. Doszedło się już tutaj, aż do właśnie do tej uszkodzonej cytadeli. A to nie była prosta droga, naprawdę. Aż poświęciłem naprawdę masę godzin, naprawdę. No, trzeba mi w to uwierzyć. No bo całe przechodzenie, dojście do bossa, no to już dopiero wyzwanie. Ale gdzie już go pokonując? Masakra. No i rzeczywiście, jeśli chodzi o długość, no to chyba to DLC jest chyba najdłuższe chyba. Przecież tak mi się wydaje. No bo żeby otworzyć portal, no to już jest dopiero czasochłonne. No i rzeczywiście to, no według mnie to DLC chyba już jest najdłuższe ze wszystkich, jakie do tej pory wyszły. Więc można się zgodzić, że to chyba to miejsce zasłużone. Jeśli o potwory, jakie napotkały się na drodze, no to też jakby robiły swoje. Jeśli chodzi o właśnie takie wyzwania, no to rzeczywiście morda było naprawdę. W sumie już mi brakuje troszkę słów, ale ale na pewno już wiadomo. Moby jakby są, jakby każdy z nich było nieco troszkę inne. I to było w sumie w tym ok. Każdy na pewno posiadał teleportację, no to już to wiadomo, no to coś związane z kresem, no to musi się coś takiego teleportować, coś w tym rodzaju. I nie było takie złe doświadczenie nawet, bo można było rzeczywiście poświęcić się masę czasu i tak, żeby przejść całość, no to nie było prostą drogą. W sumie udało mi się nawet pokonać sobie bossa za drugim razem, bo niestety nie byłem w stanie już uniknąć tego jednego pocisku, ale to nic. Co prawda mogłem się troszkę z tym pobawić, no właśnie z tym unikaniem właśnie tych jego pocisków. I tak, wspomniałem właśnie o bossa. Ten boss chyba, ten jest chyba najciekawszy chyba, jakie do tej pory. Ponieważ no różni się, znacznie się różni, ze względu może na to, że jego ataki jakie były,
że on zmieniał cały czas swoje położenie. I miał też jakieś jeszcze swoje te. Jak wchodził do. Nie wiem, czy to nazwać. Portale, czy co. Nie wiem, jak to nazwać. Czy tam jego, może źródłem, może. Może tak będzie. I właśnie odpalę właśnie z tego, co właśnie widziałem, przed dwa różne skille. Tak powiedzmy. Jednym z nich właśnie są te strzelanie pocisków. I żeby nie było jeszcze łatwiej, i żeby nie było łatwo, to jeszcze ma jeszcze takie panole, takie. No takie ścianki, które odbija. Więc jeszcze przechodzą przez różne jeszcze strony te pociski. Więc nie jest czasami też łatwo czasami tylko uniknąć. Co prawda morda boję się popałać właśnie z tą osłoną, ale no bardziej defensywnie właśnie do tego podszedłem. Ale no gdyby tak podejść troszkę właśnie w sposób żeby właśnie popałać właśnie z tym unikaniem, no to szczerze to byłoby też prawdziwe wyzwanie, ale natomiast no nie wiem, czy przez to, że właśnie nie chciał mi się cały czas od nowa i po prostu już wolałem tak defensywnie. Właśnie to tylko podejść, ale to nic. Jeszcze był jeszcze jedną umiejętność, czyli właśnie, że chciał nas właśnie przyciągnąć do siebie. Chyba właśnie do czeluści, właśnie do tego źródła. Trzeba się przeciągnąć prosto do otchłani pewnie. Nie było co prawda trudne do zrobienia, no bo wystarczyło co chwilę właśnie iść w odwrotnym kierunku, czyli wprost do krawędzi tej areny. Z czego też co widziałem, to jak gdzieś w tym miejscu przeciągnie, to ewentualnie jeszcze w takim miejscu, to ewentualnie jeszcze tu wybucha zadając jakieś obrażenia, czyli wystarczy jak najdalej od niego być. Kiedy właśnie odpala właśnie tego skilla, żeby przeciągać. I to chyba tyle, chociaż właśnie przywoływał dużo endermitów. Bardzo dużo. I strzelał taki pociskami. Też nie chciałem się przekonać, jak to się skończy, więc lepiej wolałem właśnie takie. Lepiej, żeby nie. Bo. Nie, czekaj. No, strzelał takimi pociskami, które wolałbym bardziej uniknąć. Które właśnie zostawiły się takie ślady, więc lepiej. Wolałem takich rzeczy nie tykać, bo nie chciałbym się przekonać, jak to się skończy. A brakuje w sumie zwykłego dermatu wytłanie, żeby troszkę trudne, ale wiadomo jak to bywa. I w sumie zrobione dobrze, jeśli chodzi o wyzwania, bo. No bo być może nie są właśnie zwykłe ten. Nie są właśnie tylko takie właśnie rodzaje, a są wyłącznie tacy. Moby pojawiały się właśnie, które są właśnie nie są właśnie dotyczące właśnie z tym, tylko że właśnie były właśnie pillagerzy z osadnicy ale to chyba wszyscy wtedy byli chyba z czego co mi się wydaje. No bo właśnie też miało właśnie pewne powiązania właśnie z tym mścicielem starcem Kresu i właśnie wnioskowałem, że to może właśnie mściwa wersja właśnie tego serca Kresu właśnie z tym bossem z obsadzonego szczytu jego final boss podstawówki bo co ja gadam no z tej fabuły właśnie
I właśnie macie z tym do czynienia, właśnie, że to może być jakby jakby ostateczna wersja, jakby mściwa właśnie wersja tego serca, kresu. I właśnie jak sobie porównać właśnie wyglądy i właśnie atakami właśnie tych dwóch właśnie wersji, to chyba ten jest chyba, ta wersja jest chyba najcięższa. Cięższa niż właśnie ta pierwsza. Chociaż gdybym miał coś zrobić boss rush, w którym właśnie będzie właśnie występował się to mściwe serce kresu, no to szczerze chyba to byłoby chyba masakryczne, mi się wydaje. Czy też tym bardziej, że się kiedyś odpalał właśnie swoje ataki, no to nie można było go atakować. Zero obrażenia pewnie zadałoby, gdyby tak po prostu go cisnąć. No i jest chyba tyle można wspomnieć. No i rzeczywiście nie było proste zadanie. Nie było łatwo. I szczerze, może coś. No być może będzie takim więcej. Być może. No chociaż wiadomo, że to może być ostatnie DLC. I to już jakby chyba takich więcej może nie będzie, ale być może takich więcej produkcji nadchodzących pewnie. Nadchodzących. No może niekoniecznie jakiegoś remake'u właśnie tej gry, albo drugiej części. Albo być może to. Może być to zupełnie inna gra. No nie wiem, z jakimiś innymi mechanikami, z innej kamery i tak dalej. Mogą się postarać o jakieś takie fajne tematy, takie typu. No i mogą się. I mogą rzeczywiście takie typu właśnie bossów stawiać, właśnie taki typu wyzwań właśnie, żeby takich przeciwników stawiać. Mogą się postarać o takich rzeczy właśnie, jakie były. No bo nigdy to nie było tak, że denerwowałem się. Kogo ja szykuję? Że. Drewniapę nie wiem. Chociaż nigdy do tej pory chyba aż tak nie krzyczałem. Chociaż rzadko byłem taki krzykliwy. O Boże. Więc możecie tak czy. Można tak czy siak w ogóle wstawiać takie. Robić takie wyzwania. Chcecie dawać takim graczom wyzwania. To też jest jakaś przyjemność. No bo później jest taka satysfakcja, mam pewnie z tego, że jest, w końcu to zrobiłem. No, coś w tym stylu. No ale. Ale nie trzeba tak koniecznie, jakby to miał być jakiś, nie wiem, Dark Souls czy coś. Czy coś tego, takich podobnych produkcji. Ale. Też było fajnie, bardzo. Bardzo fajnie było, no. No 10 na 10 oceniamy to DLC. Bardzo fajnie. No widać, że. Bo jeśli chodzi o początek. No bo większość chyba tak oceniało tak troszkę negatywnie. Że nie beta boss, że niektórzy bossowie są takimi. To niby, no tak cytuję, lamusami, że to są najprostsi przeciwnicy, no, że nic takiego się robią, no. I, no i rzeczywiście z tymi,
z dwoma bossami pierwszymi z tych właśnie osobnych DLC, no to też właśnie tak negatywnie troszkę się oceniano. No bo w moim przypadku byli też spoko, nie? No bo nie muszą być koniecznie jacyś trudni, żeby no. No bo tak, też zawsze ma się było, że z jednej strony, żeby nie było jakoś za łatwo, ale z drugiej strony, że nie było jakoś za trudne. No bo też jakby, niby ten, też się naczekało na poziom trudności, albo za łatwo, albo jest za trudne właśnie, że no z jednej strony nie chcemy się denerwować, ale z drugiej strony nie chcemy się nudzić. Jeśli nie ma jakichś wyzwań, chyba tak, coś tym, nie wiem, bo już sam nie, ja już, nie, no bo już chyba, już nie wiem nawet co mówić. Na pewno wiele z nich, wszyscy na pewno oceniali tego bossa jako Lamusa, ale w moim przypadku w sumie też no był ciekawy, no wystarczyło ten też miał jakby, chociaż nie wiem, no jakby nie jestem pewien teraz, ale rzeczywiście ci początki, no to rzeczywiście nie było. Nie było łatwo chyba pewnie dla Mojangu, pewnie dla twórców właśnie tej gry. No nie było łatwo jakby robić jakiegoś trudnego bossa. No i jeżeli chodzi o tego właśnie bossa, to chyba też nie należyło do trudnych. Co prawda miał też właśnie takie, czasami takie pociski, ale były o wiele łatwiejsze, ale ale też mnie też ocenia jakoś tak pozytywnie, no bo nie było najgorzej. Chociaż wiem, że może nadają się ludzie, którzy na pewno oczekują na jakichś porządnych bossów, na pewno. I na pewno sądzą, że ci dwa i pierwsi bossowie nie byli najtrudniej jakieś, nie wiem, niewiarygodnie, jak nie wiem, żeby chociaż było jakieś wyzwanie, ale na pewno, ale na pewno, przynajmniej nadrobiło trudność właśnie ten boss. No i później ten, nie, czekaj, bo był jeszcze ten, ale ten, tak naprawdę nie było żadnego bossa. No może było dwóch gastów, no ale to chyba nie są całkowicie bossowie. Tak po prostu. W sensie nie ma jakiegoś tego, tylko po prostu na pewno miało być założenie, że to chodzi bardziej o eksplorację, nieżeli ten, bo nawet nie było nikt, nie było żadnego narratora, który by nieco opowiedział bardziej. Tylko po prostu na pewno miało być założenie, że to po prostu bardziej będzie eksploracja, jeżeli walka z jakimś przeciwnikiem, jak w tym przypadku. I no. Czy to też nie jest najgorszy DLC, też jest fajne. Szału nie ma. Więc też można jakoś tak też pozytywnie właśnie ocenić. I jeśli chodzi o to DLC, to też jest fajne, bardzo. No bo też swoją mechaniką, w sensie jeśli chodzi o tlen. No, że w drugiej połówce, chociaż już nie pamiętam, że albo w jednej połówce naszego no, naszego zdrowia, też jest jeszcze też tlen. I żeby w jakim kawału drogi trzeba było wypełnić tlen, no to już było. Chociaż też pomagało właśnie troszkę ten wskaźnik, chyba jak dobrze pamiętam, ale kurczę, ja już
już jakby zapomniałem, jak to się nazywało, co właśnie dał nam nieskończony tlen wtedy, o ile nie wyrzucimy czy coś. Ten boss też był z całą pewnością też fajny, fajne rozmaicenie. No bo też było dużo uniknięć na pewno tych laserów, na pewno z niego, z jego minionów i z też starszego. No, dużo wersji teraz tych strażników było, masakra. Na pewno można też się. No, w sumie nie sprawdzałem jeszcze starożytnych mobów, jeszcze nie sprawdzałem, ale być może też jako bonus może jeszcze bym dodał, bo jak też w sumie też ten, to jeszcze była jeszcze taka nieznana zakładka, chociaż miałem już wszystkie terytoria odblokowane, ale na pewno pojawiły się jakieś kolejne starożytne moby, ale nie jestem pewny. Można w razie czego napisać, jakby można w razie czego dać znać, jakbym rzeczywiście nie wiedział o czymś. No i to, co mówiłem jako pierwsze, no to też wydaje mi się bardzo ciekawe i to chyba porządnie nadrobiło właśnie jeśli chodzi o wezwanie. Bardzo fajnie. I rzeczywiście oglądałem niektórych właśnie youtuberów, przynajmniej jednego youtubera oglądałem, jak to w jego przypadku wyglądało i szczerze, no. W sumie już nie mam, już nie wiem co powiedzieć, ale to najbardziej pozytywnie oceniało się 10 na 10. No widać, że to jest właśnie wyzwanie, co właśnie próbuje właśnie zamknąć ten rozdział raz na zawsze, jeśli chodzi o. No bo tak. No bo to było już co innego. No i troszkę właśnie też właśnie mi zajęło. Właśnie, żeby dojść już do jego DLC. I już nie było takiego wątku, tylko jakby było, jak już mieliśmy wszystko i jakby już mieliśmy otwarty portal, no to zaczęło się wtedy już cutscenką i co właśnie pokazało, z czym mamy właśnie do czynienia. I właśnie tak miało być. Tak miało właśnie wyglądać. I to jak najbardziej spełniło na może w większości przynajmniej oczekiwania na takie wyzwania. Bardzo fajnie. No i cóż, no to chyba tyle, no bo nic więcej już nie mam do powiedzenia. Może jutro będzie Minecraft End City, ale to już się zobaczy. Ale tak, znowu nastał pokój właśnie pomiędzy Edermanami a mną, więc znowu mamy ze sobą sojusz, jakby ktoś się pytał, a. Więc to wystarczające mi się wydaje, więc to już ode mnie na tyle. No i koniec. 201. level, bardzo fajnie. A, bo jeszcze miałem sprawdzić, że komentarz. Co prawda właśnie jeśli chodzi o jeszcze może na koniec przeczytam jeszcze jeden komentarz, który był. Tylko ci teraz to było. Na pewno w części trzeciej. I to było chyba nawet tu. Tylko, że ten jest chyba troszkę po innym języku i nie jestem w stanie jakby przeczytać tego komentarza.
Ale powiem, że ten komentarz napisał Medwedy. Chyba tak się czyta tego komentatora. Chyba tak. Tylko w sumie jedyne, co jest w stanie przeczytać, to że Ahoy School, piękne wideo, tylko tyle. Nie jestem w stanie z tego rozczytać, nie, czy to w ogóle. Nie wiem, czy to właśnie tak, tylko co dobrze przeczytałem. Jak nie, to przepraszam, niestety nie znam tego do końca tego języka. Nie jestem pewien, po jakim języku dokładnie. Ale i tak dziękuję. Może. Więc co, no to dziękuję za uwagę. I to już będzie ostatni odcinek. Chociaż może niekoniecznie ostatni, tylko może wytrzymać bonusowy odcinek możliwie z tego. Bo jeszcze przecież jeszcze jest to. Rękawica wichrów. W tej najnowszej wersji właśnie stwierdzić, żeby no dodać jeszcze to przy okazji, wracać do wątku. Ja jeszcze nie mam nie wiem, co dokładnie jeszcze to jest. No, więc myślę, że jako bonus być może wrócę do tego i być może spróbuję jeszcze to przejść i jeszcze nie wiem, jak to wygląda. Nie spoilerowałem sobie, o ile ktoś jeszcze nagrał coś takiego. Choć przynajmniej może jak zdobędę moją ulubioną szatę na ten moment, czyli właśnie moją szatę teleportacji, tylko jak będę miał swoją wymaganą, chociaż ile będę miał teraz już do rozbicia, nie? Strasznie dużo będę miał. To też jest ciekawe, bardzo. On się tutaj jeszcze troszkę może poszukam, no jakby jeszcze jakichś przedmiotów. Ale to nic. Dobra, no ja już nie będę już bardziej przedłużać. Więc na razie.